Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale, a tym razem w update'cie listopadowym. Tak jest, update listopadowy, który jest nagrywany 3 listopada, a wy ten materiał prawdopodobnie widzicie 6 listopada. Być może, nie wiem, mam nadzieję, że tak, że w dniu dzisiejszym zdążę się wyrobić z nagraniem wszystkiego, co chcę. Też tylu materiałów, ile dam radę. Myślę, że się uda. Dobra, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, lecimy. A więc, jako że listopad, no to w listopadzie jest tylko i wyłącznie jedna, jedyna, najsłuszniejsza i najbardziej słuszna premiera, na którą czeka pół świata, czyli Call of Duty Vanguard. Pecetowcy, no kurwa, no niestety pecetowcy, pożegnałem się z Vanguardem po 2-3 miesiącach, bo ta gra po prostu będzie martwa na pecetach, a na konsolach będzie żyła długo i szczęśliwie. Co prawda nie tak długo jak chociażby Call of Duty WW2, które przynajmniej na Xboxach jest jedną z najbardziej sprzedawalnych tytułów. Dalej, tak, moi drodzy, WW2 nadal się sprzedaje, nadal można znaleźć ludzi do gry i nadal widać ludzi, którzy są nowi, nawet nie osiągnęli pierwszego poziomu prestiżu, tak więc Call of Duty WW2 według mnie jest najlepszą odsłoną całej serii Call of Duty. Nie ma chyba bardziej udanej odsłony niż WW2. Nawet Black Ops 3 czy Black Ops 4 może się schować w cieniu, czy nawet przez wielu uważany Modern Warfare jest, przykro mi to mówić, ale jest gównem w porównaniu z WW2. Zobaczymy, jak będzie z Vanguardem. Czy Vanguard przebije WW2? Nie sądzę. Ale odsądzenia nie jestem, bo nie jestem sędzią. Ale no właśnie, jako że już niedługo, względem tego, kiedy ja robię ten materiał, czyli za niecałe 2 dni wychodzi Vanguard, a względem tego, kiedy wy oglądacie ten materiał, to Vanguard już wyszedł. Tak więc, co pojawi się z Vanguarda? Ano, z Vanguard pojawi się przede wszystkim to, że zaprezentuję wam, co takiego będzie w tym. Co takiego, co też kurwa się pojawi w Vanguardzie, że będę chciał wam zaprezentować. Przede wszystkim bronie i dodatki. Tak, to będę wam chciał zaprezentować. Podobnie jak ma miejsce chociażby w Call of Duty Black Ops Cold War, które na chwilę obecną jest przeze mnie ogrywane. Już kończę powoli sezon 5. I niedługo powinienem też zacząć sezon 6, ale to zobaczycie w przyszłych materiałach. Dalej kolejną rzeczą jest to, że jeśli chodzi o niektóre tytuły, to przede wszystkim Call of Duty Classic trzeba będzie po prostu zakończyć. Nie wiem, czy to się uda w listopadzie. Mam nadzieję, że tak, ale jeśli się... Cóż, jeśli się po prostu nie uda, no to mówi się trudno, tak? Z racji tego, że biorąc pod uwagę, iż pewne rzeczy mogą, może nie tyle co nie być zgodne, czy też w jakikolwiek inny sposób, może się to no po prostu rozwlec w czasie. Mam nadzieję, że być może do końca tego roku uda nam się zakończyć podręczniki broni. Ale nie chcę tego obiecywać, bo nie wiem. Kolejna rzecz to jest taka, że jeśli chodzi o obecne tytuły, w które będę grał, no to przede wszystkim jest tutaj Call of Duty Black Ops Cold War, z racji tego, że chcę po prostu tą grę zakończyć, oraz Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey, które również zamierzam może nie tyle co zakończyć, ale nadal będę co prawda tam grał raz w tygodniu, czy tam 2 razy w zależności od dnia, więc może to być z tym różnie. No i oczywiście Vanguard, jak już w Black Ops Cold War zrobię absolutnie wszystko co chciałem,
Czyli tam wymax zrobię swoje przede wszystkim te trzy czy tam cztery rzeczy, czy ileś tam rzeczy, w sumie chuj tam, nie wiem, nieważne. No to będę się tam potem zastanawiał, co dalej. A oczywiście, jeśli chodzi o tytuły, które mam do przejścia, no to powiem wam, że jest i bądź co bądź, ale na tą chwilę sporo, bo aż 10. Tak, moi drodzy, 10 tytułów. A więc idąc. Po pierwsze, Call of Juarez, Więzy Krwi. Jestem tutaj mniej więcej, może nie tyle co w połowie, ale gdzieś na początku rozdziału 9. Dlatego też niedługo myślę, że Call of Juarez, Więzy Krwi, nie wiem czy w tym miesiącu, ale myślę, że uda mi się go zakończyć ten tytuł, jak już będę miał po prostu spokój. Zrobię wszystko w Black Ops Cold War, zrobię wszystko w Vanguard, czy tam w Warzone, jak będą różnego rodzaju zadania, czy tam wyzwania, wydarzenia i tak dalej, więc no trochę tego będzie. Dalej jest Call of Juarez Gunslinger, które będzie po Call of Juarez Więzy Krwi. Następnie jest Hitman, Battlefield 4, Rise of the Tomb Raider, ale wersja na Xbox One. Sniper Ghost, Warrior Contracts 2. Dalej, Assassin's Creed 3 Remastered. I tutaj zarówno zremasterowana odsłona, czyli Assassin's Creed 3 oraz Assassin's Creed Liberation. Następnie mamy Call of Juarez The Cartel, Assassin's Creed Valhalla i Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Tak więc jak widzicie, 10 tytułów, niektóre z nich są kurewsko długie. I od razu też będę mówił, że od razu też powiem, że tak naprawdę nie będę jakoś grał aż tyle, żeby wymaksować wszystko. Na wymaksowanie przyjdzie jeszcze czas, tak więc spokojnie, moi drodzy. To nie jest jak z Call of Duty. Nie spędzę 30 tysięcy godzin przy jednej serii. Chociaż w sumie z drugiej strony, kurwa, mniej więcej 10 tysięcy, czy nawet 20 tysięcy spędziłem przy Assassin's Creedzie i Sniper Elite razem wziętych oraz Battlefieldzie, tak więc chuj tam. No. Dalej. Dalej oczywiście, co będzie? Dalej będzie to, co się zobaczy. Przede wszystkim, no, podręczniki broni najważniejsze w tej chwili oraz tam zrobienie tak naprawdę Call of Duty Black Ops Cold War, wszystkiego, co ja tam chcę. Tak więc prawdopodobnie kolejny materiał właśnie będzie z Black Ops Cold War oraz pewnych rzeczy, pewnych zmian, co będę chciał zrobić i pokazać wam. Tak więc myślę, że no trochę, może sobie jeszcze nie tyle co trochę poczekacie, ale co tak naprawdę będzie do ogarnięcia dla mnie, przynajmniej z Call of Duty, bo myślę, że no po prostu mimo wszystko warto. A poza tym zastanawiam się nad paroma zestawami, których nie chcę kupować, ale z racji tego, że są limitowane i są tutaj pewne kurwa warianty broni. A jak wiecie, ja na schematy jestem po prostu upośledzony, jeśli chodzi. Tak więc może w przyszłym materiale wam zaprezentuję, o co konkretnie, co tu konkretnie będzie, co mi konkretnie chodzi po głowie. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka na kanale. Trzymajcie się, pa pa.